Run. Witam w kolejnym odcinku. Tu Cristiano Ronaldo, opowiem wam o moich nowych korkach. Nie, no oczywiście żartuję i tak naprawdę nawet gdyby Ronaldo to mówił, to nie do końca prawdą by było, że opowiem o nowych korkach, no bo Ronaldo gra w Superfly, ale że jest to but z serii Mercurial, no to Nike oczywiście, jeśli robi edycję Cristiano Ronaldo, to poza jakimiś tam limitowatymi edycjami, które faktycznie bywają tylko w wersji Superfly, jeśli mamy do czynienia z seryjną, to oczywiście wszystkie Mercuriale są tu dostępne. I my dzisiaj jeden z tych Mercuriali dostępnych sobie bierzemy w obroty, mianowicie jest to Vapor 11, który wielokrotnie gościł na serii Tepy Talk. Znajdziecie, nie, jest już recenzja, czy nie? Chyba jeszcze nie ma na tepy.pl. Znajdziemy tu oczywiście dodatkowo worek, tak się prezentuje, specjalne logo CR7. Jeśli ktoś jest zainteresowany, a z jakiegoś powodu przegapił, to na kanale tepy.pl był już odcinek dotyczący Superfly. I w sumie, ja wiecie, już wielokrotnie te wapory były, ale pomyślałem, że jest tam jakiś pewien mikropowód właśnie dotyczący porównania Vapor a Superfly w tej właśnie edycji, przez który warto nagrać i się podzielić trochę wrażeniami, bo coś tutaj mnie nurtuje, zresztą już w artykule dotyczącym naszej opinii o tym chapter 5 na TPPL, jeśli ktoś czytał, to ten temat poruszałem, więc pomyślałem, że nagram. Vapor jest butem profesjonalnym, drugim w kolejności po Superfly, jeśli chodzi o taki ciąg jakościowy. Mercurial jest jedną z czterech głównych linii Nike, mamy jeszcze Magista, Hypervenom i Tiempo, to tak dla super ogórków, nie? No oczywiście nie chcę obrażać, ale jeśli ktoś tam się nie zna na butach piłkarskich, to tego typu informacje mu się przydadzą. Jest butem syntetycznym, który wykonany jest z grubsza, z jednego kawałka syntetycznego materiału. Oczywiście tutaj w przypadku sznurowadeł, tu gdzie ten materiał syntetyczny jest troszkę rozciągliwy, no to jest w jakiś sposób to łączone, zgrzewane, ale jest to bardzo nawet trudne do rozpoznania i bardzo naprawdę ładnie zrobione. Tego charakterystyczną Vapor 12 jest to, że cholewka jest taka pokarbowana, te paski tutaj mamy, pewnie słyszeliście. One troszeczkę usztywniają tą cholewkę tam, gdzie jest to potrzebne, tworzą nierówności, dzięki którym lepiej czujemy piłkę. Inną ciekawą cechą jest to, że podeszwa jest dokładnie taka sama jak Superfly, jest ona naprawdę super, super cieniutka i bardzo fajnie się w niej biega. I o dziwo nie ma to jakichś negatywnych skutków, no by się pomyślało, tak jak na przykład mamy super cienką cholewkę, no to ona kiepsko trzyma stopy. Jeśli mamy super cienką podeszwę, to mogłyby nas boleć stopy, bo za bardzo jednak czujemy podłoże. No tutaj na szczęście nie ma z tym problemu, dzięki temu, że kołki jednak, kiedy zbliżają się podeszwy, to się tak rozlewają i przekładają ten ciężar, te przeciążenie na nieco większy obszar, niż mogłoby się wydawać. Nie mamy klasycznego języka, mamy tu zespolony materiał, który dopiero gdzieś tutaj w tym miejscu się odspaja. Jest to rozwiązane, stosowane już no, od Vapor 10, czyli w sumie tylko jedną generację w tył, ale w korkach Nike już dosyć powszechnie, bo w tej chwili w wszystkich butach na tym poziomie mamy takie rozwiązania, czy to w Tiempo, czy to w Opusach, czy to, co tam jeszcze mamy? W Hypervenom Phantom, czy z tym, że tam akurat ta część jest tkana w pełni flyknitowa. Wkładka jest akurat niewyciągana, ja tutaj próbowałem wyciągnąć, ale faktycznie się nie da, co mi się przypomniało. Mamy logo CR7 w takiej piłce, tutaj jest ta sama adnotacja co Superfly, że najszybciej szczelona 250 bramka ligowa. Pierwszy, który strzelił przeciwko każdej drużynie. To są oczywiście takie fakty związane z Cristiano Ronaldo, których tutaj w tym bucie mamy więcej. Przypomnijmy, że jest to rozdział 5, czyli piąta część historii życia Cristiano Ronaldo, które Nike pokazuje na jego butach. To nie znaczy, że są to piąte buty dla Ronaldo kiedykolwiek stworzone, bo już trudno to sobie policzyć. Padł taki, przepraszam, pomysł, kiedy kręciłem Superfly, żeby zrobić taki filmik o wszystkich edycjach Ronaldo. Na oko wydaje mi się, że to może być wręcz gdzieś 14-15. W pewnym momencie Nike po prostu wpadło na pomysł. Opowiedzmy od dzieciństwa Ronaldo, czyli edycji takiej wulkanicznej, która była związana z wyspą portugalską, wyspą Madeira, aż do tej piątej, która jest związana z przenosinami Cristiano Ronaldo do Madrytu. W końcu ta historia się skończy i właśnie tam w poprzednim odcinku też snułem przypuszczenia co do tego, co wtedy, czy Nike wróci do zwykłych edycji, czy może powstanie jakiś specjalny model dla Ronaldo. Różnie się tego typu pomysły kończyły, zazwyczaj potem powrotem do pierwotnej linii, no ale zobaczymy, wszystko jest możliwe. Poza tym, że białą kolorystyką i tutaj tym logo, o którym już powiedziałem, nawiązujemy do Ronaldo, jest tu taki wzór, powiedzmy, diamentu, bo się nawiązuje do talentu Cristiano Ronaldo, porównując go do diamentu. Wcześniej w jednej edycji mieliśmy też
ten nieoszlifowany diament, kiedy Ronaldo poszedł do Sportingu Lizbona, do szkółki piłkarskiej dołączył. Tutaj już mamy diament, co ma odwzorowywać. Po pierwsze, takie mienienie się troszeczkę tego lakieru, zapewne to widzicie w jakiejś tam formie, że on się tak tutaj jakieś fajne refleksy robi. Poza tym mamy te figury geometryczne, które mają nam odwzorowywać oszlifowany diament, właśnie jakieś takie regularne kształty i w koło to sobie biegnie. I tutaj właśnie w Vaporach brakuje nam tego prześwitującego kolorku, tego dodatkowego kolorowego efektu, no, który w Superfly był związany z tym, że Superfly są zrobione z tlenitu, czyli z tej włóczki. I ta nam prześwitywał troszeczkę ten design tego, tego szycia, tak? Tego tkanego materiału. Tutaj no, nie ma to racji bytu, bo to nie jest tkana cholewka. Natomiast wydają mi się te buty takie troszeczkę ubogie. Oczywiście ja z tyłu głowy mam to świadomość tego, że może dlatego, że ja te Superfly widziałem i widziałem, że tam jest to troszeczkę bardziej atrakcyjne, to tutaj troszkę narzekam. Oczywiście możliwe, gdybym zobaczył te buty, nie wiedział jak wyglądają Superfly, to bym powiedział całkiem fajnie, ale wydaje mi się tutaj to być jakoś takie zubożone. Myślę, wydaje, że technologie, którymi Nike dysponuje, są naprawdę super i takie tutaj bajery mogą zrobić, nie zgrubiając buta w żaden sposób, no to coś tutaj troszeczkę mogliby odbajerować. Na przykład, przecież mamy też sznurowadło, które one może mogłyby być takie jakieś kolorowe w niektórych miejscach. Coś by tutaj szło wykombinować. Takie troszeczkę właśnie odnoszę wrażenie, że coś tu mi brakuje w tych Vaporach. Mamy to logo CR7. Z tyłu mamy jeszcze, o tutaj lepiej to jest czytelne, El Sueño del Niño, czyli dziecięcy sen. Tak Cristiano Ronaldo powiedział w momencie, kiedy była prezentacja jego osoby na Santiago Bernabeu po transferze. Wracając tutaj do budowy, rzeczach, o których można Wam powiedzieć, mamy oczywiście dosyć charakterystyczny system wiązania, mamy syntetyczną cholewkę, która również od środku jest tak troszeczkę pokarbowana, więc zapewne fajnie trzyma stopę. Syntetyczne tutaj wysiłanie od środka wraz z wykrojoną fajną pianką. W porównaniu do poprzedniego modelu Vapora niższa tutaj przestrzeń nad palcami, która trochę lepiej przytula stopę. No i ja ze swojej strony, osoby grającej w Vaporach, i to nawet całkiem dużo, mogę powiedzieć, że bardzo ciepło przyjmuję ten model, szczególnie w porównaniu do Vapor 10. Teoretycznie wyglądają bardzo podobnie, natomiast są lepiej skrojone, są węższe wśród stopiu, są tutaj niższe i dla mojej wąskiej stopy jest to but świetnie przylegający i wręcz bym powiedział, że przywrócił mi takie uczucie, które towarzyszyło tylko Vapor 1 i 2, takiego jakiegoś przylegania do stopy. Trudno opisać, z czego to się bierze, ale kiedy w tych butach gram, jakoś tak bardziej chce mi się biegać na palcach, zmienia się moja technika biegu troszeczkę. Wiadomo, że się nabywa pewne rzeczy, takie jak bieg, właśnie technika biegu, ruchu, ruchy charakterystyczne, tak żebyście zamknęli oczy, widzieli tylko sylwetkę, byście poznali, że to jest dany zawodnik. I to czasem w moim przypadku i osób, które często zmieniają korki albo dla nich jest to istotne, też jest związane z danym modelem obuwia. Kiedy zakładam Tiempo, troszeczkę staje się Ronaldinho, tak? Kiedy zakładam Vapory, jestem trochę bardziej jak stary Ronaldo, albo też w moim przypadku na przykład jak Cristiano za czasów, jak poszedł do Manchesteru właśnie. Troszeczkę to odzyskuje w tym bucie właśnie. Ten but pozwala mi na taką grę na skraju przyczepności, że jestem pewny, że on mnie nie zawiedzie. Dlatego, że jest bardzo dobrze dopasowany, bardzo fajnie się czuje piłkę przez tą cholewkę. No jest też świadomość tego, że mamy tą cienką podeszwę, że to jest tak fajnie wszystko przygotowane i naprawdę jakościowo tutaj świetnie się ten but spisuje. Także jeśli chodzi o stronę wizualną, ogólnie białe buty mi się zawsze bardzo podobają. Troszeczkę jest tylko niedosyt, że jest to zubożenie w stosunku do Superfly. Od strony wydajnościowej Vapory jak najbardziej polecam i pewnie niedługo się recenzja na dpp.pl pojawi. Jesień idzie, zima się zbliża, a trzeba by więcej na boisko wyjść. O właśnie, i to jest ta smutna refleksja na koniec. Paradoksalnie, bo jednocześnie też lubię to dla Was nagrywać. A jeśli Wy lubicie oglądać, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo tyle dobrych informacji, a do ludzi to jeszcze nie dociera. Tak to jest. TVP1 i wiadomości też wiele ludzi ogląda. No a wiadomo jak jest. Okej, dziękuję za oglądanie. A jeszcze włożę Wam tekturki. A przeciąłem się. No tak. Ale nie tak źle. I kończymy. Idziemy zgrywać, montować. A Was może na boisko zaproszę. Pozdrawiam.